Dobry wieczór, to jest program MMA Studio. Pierwszy odcinek, ja się nazywam Filip Lewandowski. Będę miał go przyjemność współprowadzić z Marianem Ziółkowskim. Cześć Marian. Cześć, witam wszystkich. Zanim przedstawimy naszych gości, może słówko o programie Marian. Będziemy się spotykali co tydzień o 21 na żywo na kanale Ekogwarancja Sports. Tak jest, nasi widzowie mogą oczekiwać tego, że będziemy zawsze zapraszać wspaniałych gości, takich jakich dzisiaj gościmy. Mamy z tyłu worę... Boksera. Boksera, niech będzie tak. Więc myślę, że będzie naprawdę ciekawie dla widzów MMA. Jest kilka niespodzianek, ale przejdźmy do naszych gości. Sebastian Przybysz. Dzień dobry, witam wszystkich, witam was panowie, witam wszystkie osoby, które oglądają, słuchają, czy to w trasie, czy w domu, czy może z odsłuchu kolejnego. W tę sobotę kapitalna walka na KSW 84, o niej zaraz porozmawiamy i Krzysztof Główka, Głowacki, cześć. Witam serdecznie wszystkich, witam was panowie, cieszę się, że jesteśmy w pierwszym odcinku, także. Bardzo nam miło, Sebek, to może przejdźmy do twojej sobotniej walki, zwycięstwo w kapitalnym stylu. Jak to jest bić się u siebie? Czy ten doping niesie? Tak. Szczerze, niesamowite uczucie. Bardzo długo czekałem na to, żeby zawalczyć u siebie w mieście. Właściwie u siebie w Trójmieście, bo nie jestem oryginalnie z Gdyni, tylko jestem gdańszczaninem. Ale no, doping był niesamowity. Naprawdę niósł bardzo mocno. Pierwszy raz coś takiego poczułem. Na tej prezentacji zawodników, jak jeszcze taki fajny był ten dysonans, jak pokazali mojego rywala i tam było parę osób tam poklaskało, delikatne okrzyki, jak przeskoczyła kamera na mnie, po prostu ten ryk całej sali, aż naprawdę poczułem ciarki na całym ciele i to jak wszystko tak wibruje od tego donośnego tonu, świetne, nie mogłem się doczekać walki, wyszedłem do walki, usłyszałem tych wszystkich kibiców. No, naprawdę niezapomniane uczucia. Cieszę się, że po majowej walce udało mi się wygadać tą kolejną, wyjść teraz do klatki u siebie i wygrać w taki sposób przed swoją publicznością. Cieszę się, że mogłem dostarczyć ludziom tych emocji, że oni pomogli mi dostarczyć też takich fajnych emocji w postaci dopingu. A słuchajcie, u nas nie ma lekkich pytań. Krzysztof, byłeś też na gali. Jak to było z frekwencją? Bo ja oglądałem na Viaplay. Faktycznie była taka duża, czy gdzieś tam nie była pełna ta arena, gdzie odbywało się KSW? Ogólnie jak patrzyłem, to dużo osób, naprawdę bardzo dużo osób, było bardzo fajna gala. Mi się naprawdę podobają gale KSW, także super robota zrobiona. Walki piękne, Sebastiana bardzo ładna walka, Damiana jeszcze Janikowskiego też bardzo fajna walka, fajna w ogóle walka była. Bartosz Leśko, jak wam się podobał jego występ? Moim zdaniem też kapitalne starcie. No niesamowite. Bartek jest świetny. Ja cieszę się, że Bartek pokazał to, co pokazuje na sali. Ja jestem wielkim fanem tego, jaki on ma styl walki, bo on też się często bije podobnie do mnie, że my lubimy sprytnie powalczyć, troszeczkę powprowadzać swojego rywala w maliny. Ja zawsze uwielbiam oglądać sparingi Bartka, bo jak mu coś podpowiadam, to widzę, że on też często próbuje to robić. Potem świetne akcje z tego wychodzą, jak widziałem tę walkę, naprawdę przepięknie się ruszał, bardzo fajny, aktywny clinch, fajne te przejścia z Kimura Trap Systemu, tam prawie za plecy się wpiął swojemu rywalowi, obrotówka, no i wykończenie, piękny finish, no performance of the night, zdecydowanie. Obrotówka pięknie weszła. Tak jest. Przepięknie. Tak jest. Sebastian, tylko wróciłem do ciebie, do takiej krótkiej historii sprzed 5 lat. taki strzał. Pamiętasz, była taka gala Marcina Najmana na Narodowym? Tak. Pamiętasz to? Było. I była taka sytuacja, że miałem bić się wtedy z Piotrkiem Halmanem na tej gali. No. Było takie zestawienie i pamiętam, jeszcze wtedy się nie znaliśmy dobrze i pamiętam takie pierwsze wspomnienie nasze. To na Facebooku, chyba to było na Facebooku, pamiętam, że byliśmy zestawieni z Piotkiem i pierwszy raz, kiedy zobaczyłem coś ciebie w mediach społecznościowych, był komentarz i było łatwa robota dla Piotrka. Jak kolega to co miał napisać, to mówił, okej, łatwa robota. I pamiętam, że patrzę na to i myślę, kurde, co jest, wkurzyłem się trochę. I pamiętam, że... Ale nie chcesz tego teraz wyjaśniać, Mario. Nie. Po to wyciągasz tą rozmowę, żeby zaraz we mnie wjechać. Nie, tylko właśnie pamiętam, że wtedy pierwszy raz tak miałem z tobą styczność i drugie takie... Dobra, jakby... Maria, ale odpisałeś czy nie? Nie. Zapamiętam. Siedzi do dzisiaj, no,
Marianie. To w sobie. Dlatego musiał powiedzieć w czterocie. Tak, tak, i miałem gdzieś w głowie, że kurde, może coś mu, jak go spotkam, coś powie na ten temat. Tyle czasu mieliśmy ze sobą. Patrzcie, 5 lat nie, czekał, ale w końcu do byli w Stanach jeszcze razem, panowie. W Stanach siedzieliśmy, tak. Nie powiedział ani słowa. Wiesz co, kurde. Czekał na ten moment teraz. Teraz jak robiłem materiały, to sobie właśnie przypomniałem to. Ale właśnie była gala KSW 44, na której debiutowaliśmy. Bo ty, tak, bo w jednej szatni byliśmy. Dokładnie, dokładnie, bo ty wtedy walczyłeś z Dawidem Grałką, a ty wtedy z Kleberem. Tak, i pamiętam, że byliśmy, kurczę, czy w windzie, czy gdzieś i zamieniłem z sobą kilka słów i pomyślałem sobie, kurde, że ten Sebek jednak chyba spoko gościem jest. Więc już tego nie wyciągałem. Ale wyciągnę to za jakiś czas. Tak. Musiałem, siedziało to. Ej, dobra, słuchaj, od razu pójdę, można powiedzieć, tak trochę z grubej rury. Po Waleczce. Napisałeś poważnie, czy nie? Nie, już wracając do tej gali, do tej walki. Po walce nieraz masz taki, nie wiem jak to powiedzieć, rytuał, że z całą swoją ekipą idzie w kółeczko i tam omawiacie wszystko, co się działo. I słuchaj, jakby co, nie jestem pewny, czy dobrze usłyszałem, bo byłem na stanowisku komentatorskim, ale naprawdę było dosyć słychać. I usłyszałem taki tekst. Albo gruba oferta, albo spierdalamy za ocean. No i teraz jakbyś, nie jestem pewny, czy dobrze usłyszałem. Mocne pytania, bo dopowiedzmy jeszcze tylko, że Sebkowi kończy się kontrakt z KSW. Jakbyś mógł się odnieść, bo może źle usłyszałem. Myślę, że słuch był bardzo dobry. Tak, no, tak jak zauważyłeś, mam taki rytuał, że lubię ze swoim narożnikiem i z moimi bliskimi zbliżyć się i tam zamienić parę słów prywatnie. Prywatnie? Nie zawsze to wyjdzie. Tak, i zazwyczaj to nie wychodziło, no ale jak widzisz, są ludzie, którzy mają gumowe uszy i słyszą więcej. No nie, no to nie będę kłamać, użyłem takich słów, jestem na końcówce kontraktu i zobaczymy. No, mój poprzedni kontrakt, właściwie ten, na którym obecnie jestem, to jest jeszcze przedłużenie pierwszego mojego kontraktu, który miałem kiedyś podpisany z KSW i załatwiany przez byłego menadżera. I mówiąc szczerze, uważam, że ten kontrakt jest średnio opłacalny dla mojej osoby. Artur od momentu, jak jestem w Szokerze, próbował troszeczkę tam ten kontrakt podreperować i jest zdecydowanie lepiej niż było, no ale dalej możemy użyć słowa, że jest średnio. Niezadowalająco. Nie jest zbyt zadowalająco i no jestem teraz w takim momencie, że jak najbardziej chętnie wysłucham opinii, w sensie opinii, oferty ze strony KSW, ale no nie ukrywam, że gdzieś już się pojawiły różne zapytania. No i chętnie bym sprawdził, jak tam jest za oceanem. To jeszcze od razu szybko pytanie, a gdyby była taka sytuacja, że zaproponowaliby ci, że nie dogadałbyś się z KSW i miałbyś opcję wejścia przez kontendera? A pytam o to, no bo wiadomo, że wejście przez kontendera jest o tyle niedobre, że jest się zablokowanym na 3 czy 4 walki i nie można renegocjować, nawet jeśli te wszystkie walki tam, wiesz, mielisz gości. Czyli to nie jest ogólnie dobre dla zawodnika, ale jednak, czy gdyby była taka szansa, to czy chciałbyś przez kontendera? Tym bardziej, że widzisz, co się dzieje. Teraz Piotr Kuberski, słyszałem, że Piotrek, chyba też Kacprzak przez kontendera będą wchodzili, czyli da się. Da się i nie wiem, to bym musiał przegadać z menadżerem taki scenariusz. Ja chyba nie miałbym z tym problemu. Myślę, że nie miałbym z tym problemu żadnego. To powiedzmy sobie szczerze, albo dobra, nie, zostawię to dla siebie. Pieniądze z kontendera nie są najlepsze, ale też nie są najgorsze. O, tak można powiedzieć. To dopytamy jeszcze Sebka o tę walkę na KSW 84. Twój rywal przegrywał przez gilotyny. Twój plan był właśnie taki, żeby gdzieś znaleźć taką lukę i też go udusić? Wiesz co, a propos tak gameplanów, no to chciałem troszeczkę postrzelać, posprawdzać sobie jego zapasy, wyczekać go. Liczyłem na to, że troszeczkę mocniej otworzy się w stójce, że będę miał możliwość zadania mu jakiegoś ciosu, ale mam takie wrażenie, że go mocno przełamałem psychicznie, że on troszeczkę nie podołał temu wydarzeniu. Bo już tak na ważeniu starałem się mocniej wejść mu do głowy, tam gdzieś trochę podkręcałem kibiców i widziałem, że mu gdzieś wzrok lekko ucieka na boki, no ale też często jest tak, że ktoś tak się zachowuje, ale jednocześnie wewnętrznie dalej jest spokojny.
Więc nie wiedziałem, czy na pewno tak będzie, czy na pewno jest złamany. No ale w dniu walki już na gali, jak tam ci kibice się rozszaleli, ja wbiegłem do klatki, dałem sobie za cel, że wbiegnę, stanę po drugiej stronie klatki i wbiję swój wzrok w niego, żeby go złamać. To nie byłem w stanie nawiązać kontaktu wzrokowego, bo cały czas uciekał wzrokiem na boki. No jak tylko walka się zaczęła, no to bardzo dużo pracował na wstecznym, praktycznie na wszystkie moje przyruchy, wszystkie akcje, on cały czas uciekał. Ja nie chciałem za bardzo w niego wpadać, żeby nie miał sytuacji, gdzie będzie mógł mnie przewracać i w taki sposób trochę żałowałem tego, że mój arsenał stójkowy nie był wykorzystany w 100% tak jak chciałem przed tym pojedynkiem, bo jednak tymi czasami jak biłem, to w momencie kiedy on odchodził, to ta siła troszeczkę uciekała i liczyłem na to, że on gdzieś wejdzie i będę w stanie go ładnie złapać na kontrę, usadzić. Chciałem dać mojej publice knockout wieczoru, niestety no, nie udało się, no, ale kto wie, może uda się jakieś poddanie wieczoru za tą gilotynę. Bo może nie powiem, że planowałem ją, ale uwielbiam łapać gilotynę, zwłaszcza high elbow. Jak już w pierwszej rundzie próbowałem, to potem za drugim razem czułem, że może to siąść i siadło perfekcyjnie. I właśnie to jest pytanie, bo widzieliśmy, że twój przeciwnik na 4 porażki, ty 3 miał przegrane przez gilotynę. Czy właśnie brałeś to pod uwagę i właśnie pod niego robiłeś gilotynę? Bo wcześniej nie. Widziałem, w twoim rekordzie nie było żadnych gilotyn. Nie, ale wydaje mi się, że tak jak trenowaliśmy razem, też wiesz, że tam lubię sobie łapać te gilotynki i całkiem nieźle mam dopracowane. Po prostu nie korzystałem z tego za często. No tutaj to był idealny przypadek do tego, żeby zrobić tą technikę. Bo naprawdę pięknie to wyszło i wyglądało, jakbyś to naprawdę miał dobrze, wiesz, dobrze wyrobione, bo była dobra akcja. Dziękuję. Krzysztof, lubisz oglądać MMA i też pytanie, jak czujesz ten parter, bo wielu pięściarzy, wielu stójkowiczy no, mówi, że to jest trochę tarzanie się, kiedyś przynajmniej były takie, wiesz, głosy. Tobie się podoba właśnie to MMA faktycznie? No jakby mi się nie podobało, to na pewno bym tutaj nie był, także podoba mi się. Jest całkiem co innego, dużo pracy na pewno jest przede mną, całkiem inaczej wyglądają treningi, dlatego to mi się podoba, bardzo mnie nakręca przede wszystkim takie coś. W boksie jednak już znałem cały cykl przygotowania, 3-miesięczny do walki, wszystko, każdy trening znałem, każdą minutę, wszystko wiedziałem, co robić po kolei, także gdzieś tam już była taka monotonia, a tutaj w ogóle idę na trening i cały czas jest jakieś wow, co chwilę coś innego. Tu wyjdzie z jednego, kurde, zaraz ci złapie drugie, zaraz wyjdzie z drugiego, złapie ci trzecie. Mówisz, kurde, co jest? Wiesz, ja się tak czasami denerwujesz, ale fajne, to jest fajne, wiesz, bo się uczysz się czegoś nowego. Mi się to bardzo podoba. Mogę zadać pytanie? No? A czujesz, że tak już pokochałeś MMA? Troszeczkę, no bo wiesz, to jednak w tym sporcie jest tak, że jak się go nie kocha, zakładam, że boks kochałeś, dlatego też tak mocno się rozwijałeś przez lata. Tak, ale potem jak tej miłości jest, do tego sportu słuchaj, nie ma, to ale tak, tutaj jest bardzo wielkie zauroczenie jest. Ciężko powiedzieć, czy już się kocha, czy nie. Ciężko mi powiedzieć, ale jest na pewno bardzo wielkie zauroczenie. O tak. Okej, okay. To fajna droga. Czemu się zdecydowałeś na MMA? Co jest taką największą motywacją? Ja uwielbiałem oglądać ogólnie MMA i chciałem się po prostu sprawdzić, tak? Zobaczyć, wiadomo, że jeszcze nogi to słabo kuleją, żeby to pokopać, ale powoli do przodu idę. To miałeś jakichś takich ulubionych zawodników MMA właśnie, których oglądałeś? Nie, różnych. Wszystkich tych, co znam, to zawsze kibicowałem, zawsze trzymałem kciuki za nich, także nie miałem jakichś tam ulubionych. A za granicą UFC na przykład śledziłeś takie tematy? Śledziłem, ale też nie miałem jakichś tam swoich ulubionych. Widzicie, w boksie też nie miałem, miałem tylko Tysona, którego mam wytatuowanego na ręku i tylko Tyson to był mój idol i jedyny. A tak, żadnych zawodników, ja nie mam czegoś takiego, że mam jednego zawodnika jakiegoś fajnego i patrzę i się wzoruję na nim. Nie, ja patrzę po prostu, każdego oglądam i z każdego coś, żeby wyciągnąć. O tak, także tutaj też na gali byliśmy, tak, i żona mówi, a chodź gdzieś tam do wyprumu na chwilkę czy coś, czy pójdzie ze mną do toalety, ja mówię, nie, bo ja muszę pooglądać, muszę popatrzeć, bo ja obserwuję i żeby coś wyciągnąć, z tego jakąś lekcję, tak? Wziąć właśnie, to tutaj właśnie jak Sebastian robi parter, wszystko, żeby jak wyjść, jak będę miał jakiegoś zawodnika, wiesz, także człowiek się uczy całe życie. I ja się staram uczyć, siedzieć i korzystać, czerpać w 100%. To może my zapytamy teraz Sebka, jak ty zareagowałeś na gali Colosseum 2, kiedy oglądałeś walkę Krzyśka i to, co zrobił, no bo poprzeczkę ustawił naprawdę bardzo wysoko. No nie, no to jest murowany knockout tego roku w MMA, to wątpię, że ktokolwiek w jakiś sposób to przebije, bo
Słuchaj, no ja wyskoczyłem z krzesła. A dla mnie to jest w ogóle normalne. Ja wiem, to było najlepsze dla ciebie też totalnie normalne, a cała reszta po prostu wszyscy wyskoczyli, bo to jest niesamowite, że zawsze jak ktoś przychodzi na trening, jeden z pierwszych treningów, nie wiem, jest pozycja do siadu, to się mówi temu z dołu, nie bij z dołu, wychodź, uciekaj stamtąd, bo on cię zasypie. Jemu tak, pomaga grawitacja. Ja wiem. Złamał zasady, MMA na hakach, po prostu nie, położył bombę. Słuchajcie, bo ja miałem na przykład takie coś w głowie zawsze, w boksie nawet, jak ktoś cię atakuje, podłączy czy coś, ja zawsze wchodzę w cios. Ja się nigdy nie bałem, bo dużo na przykład, jak przerabialiśmy jakieś techniki czy coś bokserskie, trzeba, że ktoś cię atakuje i w cios wejść, nie? Dużo osób się boi wejść w cios, że dostanie, że się odkryje, bo to musi się odkryć, tak? Musisz wyczuć ten moment. Tak. Ja akurat to mam, że się nie boję, że wchodzę, patrzę, jasluka od razu bije, wiesz. Mimo to, że ja dostanę, ale wiem, że ja też trafię dobrze, nie? Dlatego po prostu prosta reakcja, nie? Widzę, szczękę bije. Tak, dokładnie. No, trzeba wyczekać ten moment najlepszy, nie? Nie, no wyszło przepięknie, naprawdę. No ja byłem pełen podziwu, że coś takiego zobaczyłem. I niesamowite jest dla mnie to, że mogłem to zobaczyć na żywo, więc cieszę się i dziękuję bardzo i gratuluję tobie, bo to było po prostu niesamowite. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś takiego zobaczę. Człowiek, od 15 lat oglądałem MMA i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Z takiej pozycji i po prostu to jest no, coś niebywałego. No, tak. To bardzo mi miło, ale dla mnie to takie normalne, no, po prostu. No. Ja zawsze, najlepsza obrona to jest atak, czyli trzeba zaatakować, a nie się bronić, wiesz, bo właśnie jakbym tylko bronił się, gdzieś próbował wyjść, to myślę, że on by mnie w końcu uszczelił, wiesz, nie. Gdzieś mi rozbił tą gardę, tym bardziej, no nie oszukujmy się, to są piąstkóweczki, tak, małe rękawice, nie zasłonisz się całkowicie, żeby to wszystko zblokować, tym bardziej jak leżysz na ziemi, nie zblokujesz tego. Na pewno ciężko. Jakiś cios dojdzie, tak, jak ktoś dobrze bije, bo jak ktoś jakimiś młotkami takimi, wiesz, bije, no to wtedy wiadomo, nie trafi, tak, ale jak, kurde, dobrze bije, no to dojdzie ten cios, także ciężko. A to prawda, że to trenowaliście z Piotrem Strusem? Faktycznie tak było? Trenowaliśmy to, on, tylko że on miał łapy na sobie, nie, bił mnie łapami, nastawiał cios i ja wtedy biłem, nie. I na sparingach też gdzieś to chciałem bić, tylko że chłopacy jak dostali, to od razu głowa nisko przy mnie i wiesz, żeby nie dostać drugiego raz tego ciosu, także... Nie, no to trochę jakby popsułeś taktykę przyszłym rywalom, nie? Takie najprostsza sytuacja, że myślisz, a biję się z bokserem, to go przewrócę i koniec, nie? To teraz już myślę, a to go przewrócę i nic nie zrobię. Nie ma miejsca. Tak, oglądałem twoją walkę oczywiście. I powiedz, nie uważasz, że sędzia trochę za późno przerwał? Czułeś, że rywal odpłynął, ale ty trzymałeś, no bo w takich sytuacjach się nie puszcza po prostu. Tak, ja widziałem już wcześniej, że on już tak, odpłynął. Tak, miałem takie wrażenie. Ja mówiąc szczerze, ja dopiero zauważyłem to, że on odpłynął, jak wróciłem do klatki. Bo ja tego momentu nie wyczułem. Ja złapałem glotynę i wiedziałem, że ona siedzi i wiedziałem, że zaraz będzie prawdopodobnie klepać. No i był taki ruch ręką, że to tak... Tak, bo on raz klepnął. On raz klepnął i po prostu ta ręka opadła. Ja nie byłem w stanie tego zidentyfikować, nie wiedziałem, czy on klepnął raz, tak, czy to było, czy to było, tak, czy to złapać, było jakieś nie? uderzenie, czy chciał mnie złapać, cokolwiek. Więc trzymałem dalej, no i czekałem na sędziego, jak on zareaguje. No jak sprawdził mu rękę, to okazało się, że jest wiotka, puściłem i wybiegłem. No dopiero zauważyłem, Ten moment taki, że on jest nieprzytomny, jak wróciłem do klatki, on cały czas jeszcze leżał. No nie wiem, czy ja to jest wina. Myślę, że nie ma co tak też zwalać na siłę tego na sędziego, bo... No, tak, bo sędzia jakby, też może myślał, że tylko raz chciał cię złapać, czy coś. Jak widziałem to na powtórce, to faktycznie to tak wygląda, jakby trochę ta ręka spadła, ale on też mógł tego nie zauważyć. No i zachował się w miarę poprawnie, no bo... Dał mu sekundę, sprawdził tą rękę i od razu po tym przerwał. To nie było tak, że sprawdzał mu tą rękę, mówi, a nie, rusza się, nie rusza, rusza, nie rusza. Nie, sprawdził raz, cyk, przerwał. No fakt, trochę zdrowia poszło, no ale myślę, że największym winowajcą w tym wszystkim to jest Islam sam w sobie, bo dał się złapać w gilotynę. Też sędzia Tomasz Bronder podszedł do nas, jak byliśmy na stanowisku komentatorskim i powiedział, że on cały czas patrzył na twarz Islama i widział, że on ma otwarte oczy. I pierwszy raz widział sytuację, gdzie ktoś spłynął i ma normalnie otwarte oczy. I dlatego mówił, że za późno to zrobił. Wow. No to nie wiem, ja jego oczu nie widziałem. Niestety, nie zaglądałem tam. No cóż, niestety spłynął. No ale no zdarzy tak czasami. No, najważniejsze, no taki sport każdy z nas podejmuje. Najważniejsze, że po jakimś czasie i tak
wstał i był w stanie samemu wyjść z klatki, więc chyba żyje chłopak. No. Ty mam nadzieję, że dostaniesz bonusik za to, no bo to naprawdę było piękne. Byłbym zadowolony, jakbym dostał kolejny, bym się gdzieś tam dalej piął w górę w tym rankingu. Dokładnie, pobijał kolejne rekordy. Dokładnie. A powiedzcie panowie, walka wieczoru, Fildę Fries z Szymonem Bajorem, jak ją oceniacie? Wierzyliście, że Szymon ma szansę? Myśleliście o tym? Może Krzysztof, od ciebie zacznę, twoja kategoria wagowa. Ja myślałem, że moja kategoria nie, moja będzie 93 kg. No właśnie, o to też chciałem zapytać, bo chodzą takie pogłoski, że schodzisz. Tak, dzieje. No dzisiaj waży 97 kg, także ja jestem za mały na wagę ciężką, także schodzę do półciężkiej, 93 kg to jest mój... Czyli walki z Pudzianem nie będzie. Nie, walki z Pudzianem nie będzie. Szymona znam, akurat kiedyś mój brat jest wojskowym. Byłem kiedyś na mistrzostwach wojskowych. Tam mają takie mistrzostwa wojskowe, nie? Tylko że mój brat brał udział w boksie, a on był w K1 i wygrał tam ten turniej właśnie. I patrzyłem, mój fajny zawodnik. Później tego zacząłem go obserwować, gdzie walczy właśnie. Także mówię, twardy chłopak, także na pewno da dobrą walkę. A to nie jest trochę tak, że nie chcesz się bić ze Szpilką, z Arturem Szpilką w tej kategorii ciężkiej? Bo pewnie byłby taki pomysł, żeby ktoś was... Wiesz, nie, ale nie, to ja już na początku powiedziałem, Szpila też powiedział, że nie ma takiej nawet możliwości. No, przyjaźnimy się, mieszkamy koło siebie, nie byłoby takiej możliwości, żeby walczyć. Czyli kategoria półciężka. Półciężka, tak jest. A słyszałem też plotki o kategorii średniej, to prawda? Myślałeś o tym, zbiłbyś w ogóle? Nie wiem, czy pewnie bym zbił, ale nie wiem, jak bym się czuł, bo kurde, zbiłbym, nie? Zbiłbym, no. Także nie wiem, jak bym się czuł. Ta siła ciosu by została, myślisz? To jest po prostu technika wypracowana przez lata. No właśnie, dlatego nie chciałbym tego sprawdzać, wolałbym w tej 93 zostać, żeby mieć ten cios, bo jednak jak tu w boksie boksowałem, to było 9700, także cios był, wszystko właśnie najlepiej się czułem, jak ważyłem tak 93 kilo, to była dla mnie najlepsza taka waga. Jak, czy podczas sparingów jakiekolwiek robiłem, zawsze 93-94 kilo. To była dla mnie najlepiej, tak się najlepiej czułem. Byłem bardzo szybki, byłem bardzo dynamiczny, bardzo silny. Także to taka fajna waga. Tutaj też ja w czwartek ważyłem tam 97 tam z groszem, ale już na walkę to ważyłem 95, 900, 800 jakoś tak. Ale jak widzisz swoją następną walkę, jakiego przeciwnika? Bardziej zawodnika takiego typowo już MMA, czy na przykład wolałbyś jakiegoś drugiego boksera? To nie ode mnie zależy. Kogo mi dadzą, to ja do każdego wychodzę, także... Ja nie będę wybierał, czy ja tego nie, tego tak, czy coś, ja nie wiem. Wiem, chcę 93 kilo. W tej wadze chcę się sprawdzić, kogo dadzą, akceptuję. To słuchajcie, Szymon Bajor versus Fildę Fries. Wierzyliście w Szymona? No ja tak średnio bym powiedział. Okay. Cytując klasyka. A dlaczego nie jakby? Nie te gabaryty? Wiesz co, gabaryty to też jedno. Ciężko, żeby mieć takie same gabaryty jak Fildę Fries, bo on jest naprawdę kolosalnie wielki. To jest tak wielki chłop, że jak siedziałem obok niego na ważeniu i wyciągnąłem krówki, to się uśmiechnął i wiesz, jak mu zaproponowałem, to wziął 3. No naprawdę, no tak jak siedziałem kątem oka, patrzę co on tam robi, a on wyszukuje sobie już knajpę, żeby pójść na pizzę. No. Wiesz o co chodzi, dopiero co ma wyjść na scenę, on już szuka jedzenia. I musiałem mu, podpowiedziałem mu parę miejsc w którym mieście, gdzie może podjeść, to bardzo zadowolony był z tego, że ma kogoś, kto mu powie. I jeszcze bardzo ważnym aspektem w tym wszystkim w jego wyborze było to, że knajpa nie może być za daleko. Jak mu powiedziałem jakiejś knajpie i sprawdził, że było 7 minut na piechotę, to powiedział, że nie. Tam nie idziemy, za daleko. za daleko. Tutaj 3 minuty, to tam pójdzie. Jestem bardzo głodny, musi być bliżej. Nie no, naprawdę wielki chłop z dobrym stylem, w sensie... Może nie jest to najbardziej widowiskowy styl, ale jest niesamowicie skuteczny i jest idealnie skrojony pod niego. No i potrafi z tego korzystać. No, każdy ma z tym problem, bo jest wielki, silny i potrafi wykorzystać te swoje atuty. Robi w to świetny sposób. No, ciężko będzie naprawdę kogokolwiek przed niego zestawić, żeby to starcie wyglądało bardzo wyrównanie. To kto waszym zdaniem powinien się z nim następny zmierzyć?
Krzysztof, albo Marian, ciebie też może zapytam jako, wiesz, komentatora, konesera, fana. Ludzie mówią o Francisie Ngannou, ale czy jest to możliwe jakkolwiek? Czy jest to możliwe? Niemożliwe. No właśnie. Niemożliwe. A Francis ma zakontraktowaną walkę z Tysonem Furym, tak? No, tam są rozmowy. Tam są rozmowy, jeszcze kontraktów nie ma. To znaczy kontrakty są, ale nie są podpisane. Tak? Już są rozmowy. Będzie ciężko na pewno przebić grupę, ale... Ta walka się odbędzie, myślę. To jakby się typował, Krzysztof? Ciężko powiedzieć, jak to będzie w boksie, to myślę, że Fury, bo Fury naprawdę ma taki ciężki ten styl. Też jest właśnie coś takiego, jak tu Phil. Jest, kurde, bardzo ciężko się z nim boksuje. Jak ja bym miał z nim walczyć, to naprawdę to... Nie no, to czorn, myślę, wie, trzeba iść w kurde dystans cały czas bić, a to by musiał być taki drugi Tyson, jak kiedyś był Tyson z najlepszych lat. Tak, to może by go uszczelił, który miał dynamit w łapie i był niebezpieczny. Był piekielnie szybki i zwinny, wiesz, balans cały czas chodził, schodził z linii ciosu, wiesz. Na razie nie ma takiego zawodnika. A masz takie ambicje? Śmiało sobie. Nie, no tutaj jakby wystarczy obejrzeć walki Ngannou też z MMA. Oto jest gość, który potrafi bardzo ciężko przyłożyć. Jednak no te jego ciosy nieraz polegały też na tym, że on wbiegał w swoich rywali. On tracił pozycję, a po prostu przez swoje gabaryty, przez to, jaką potrafił wygenerować dynamikę w tym uderzeniu w małej rękawicy, no to kładł swoich rywali. On zaczął później trenować, prawda? Nie wierzę w to, że jest w stanie z taką techniką poradzić sobie w ringu bokserskim na takim poziomie, żeby kogoś usadzić, bo no, to tam nie ma miejsca na przypadki już na tym levelu. No. To jak dojdzie do takiej walki bokserskiej, on jest praktycznie, w mojej ocenie, jest prawie że bez szans. Bo fajnie, że ma uderzenie, ale nie będzie miał praktycznie możliwości, żeby zadać dobrze, poprawnie cios i trafić nim. No to nie jest ten level. Kręcą was takie super fajty? Fajnie, że one mają miejsce? Czy ty nie jesteś fanem jako pięściarz, Krzysztof? Nie, fajnie. Mnie kręci takie coś fajne, że jest takie miejsce, że ktoś to wymyślił. Że są takie walki, także super. No będzie teraz walka Usyka. Tylko tak bym później zobaczył na odwrót. W MMA. W MMA, tak. Fiorego. Rewanż na przykład, żeby to było sprawiedliwe, a nie, że ten wyjdzie do boksera, który całe życie jest w boksie, to wiesz, to wiadomo, że on ma małe szanse, tak? Może jakiś tam wyjdzie Lucky Punch, wiesz, gdzieś tam głowę nisko schowa, wiesz, trafi, bo to waga ciężka, tak? Ale żeby później był rewanż. A jak się zapatrujesz na gale takie już typowo freakowe? I czy byłaby jakakolwiek szansa, że mógłbyś w takiej... Nie, na razie nie. Ale propozycje pewnie miałeś. Nie, propozycje jakieś tam były, ale na razie sport. Dobrze. Usyk będzie się bił w Polsce. Kapitalny pojedynek. Co ty o tym? Tak jest. Fajna walka, ale myślę, że Usyk go oszuka. Jednak to jest naprawdę niesamowity technik. No miałem okazję z nim być w ringu, także naprawdę bardzo ciężko się z nim boksuje. Chodzi na nogach jak maszyna. Ja liczyłem na to, że w 10, 11 rundzie stanie. Nie ma takiej możliwości, także on 12 rund jest zawsze w gazie. Zapierdziela naprawdę, jak tam mówili chłopacy, jak później już po mojej walce jeździli do niego, to on sparuje po 20 rund. Ma 8 do 10 sparring partnerów, także naprawdę on zawsze będzie gotowy na 12 rund. Dla niego 12 rund to jest tak. Nawet nie wychodzi, wiesz, zmęczony. A zobaczylibyście Usyka w MMA? Ja wiem, że to jest trochę sfera marzeń, chociażby z racji pieniędzy, tak? Ja bym zobaczył, z miłą chęcią. Samym sobą? No, samym sobą na pewno, taki rewanżyk, co? Jak najbardziej samym sobą. 93 kilo zapraszam, nawet do ciężkiej wtedy pójdę. To by było dobre. No, fajne. A namieszałby Usyk w MMA, twoim zdaniem? Ciężko powiedzieć, wiesz co, bo jednak on nie miał ciężkiej ręki. A to, że masz szybkie ręce, to w boksie wystarczy, ale tu w MMA to może nie zadziałać. Także wiesz, do tego ciekawe, jak on z nogami, czy kopie, czy nie kopie, jaką ma odporność na nogi, wiesz, także to dużo czynników, tak, znaków zapytania, także ciężko by było powiedzieć. Gadaliśmy przed programem, opisywałeś, co poczułeś, jak założyłeś tę rękawicę do MMA z twoimi pięściarskimi skillami, to wiesz, powiedziałeś, że tam będziesz po prostu urywał głowy. No tak, no kurde, jak pierwszy raz założyłem, przede wszystkim tejpy najpierw, takie małe coś były tejpy, mówię, jakie fajne, były coś dla mnie idealne, no coś pięknego. W boksie to jednak, wiesz, dwie gazy metrowe dajesz, plastrów troszeczkę, wiesz, bandaży. Trzy bandaży jeszcze, te 5-centymetrowe dajesz, także masz naprawdę taką dużą ochronę. Do tego duża rękawica jest, także, a tutaj
troszeczkę, tylko tak, wiesz, ci wzmocnili, mówię, ja pierdzie, coś pięknego. Rękawica cienka, nie? Tak, jak dotykasz, to czujesz kostkę. Dokładnie, mówię, kurde, coś pięknego. To jeszcze wróćmy do Phila de Frisa i Szymona Bajora. Michał Kita skomentował całą sytuację po walce, przed walką też się udzielał, mówił o matchmakingu KSW. No co wy o tym sądzicie tak naprawdę? Czy to jest w porządku, że Michał w ten sposób gdzieś tam w mediach społecznościowych się wypowiada? Bo zerkałem na komentarze i raczej ludzie to krytykowali. Ja myślę, że on tak gada, bo szuka gdzieś walki. Szuka walki, jakiejś dobrej walki, dobrze finansowo płatnej. Także dlatego gdzieś tam musi to zacząć, gdzieś tam gadać, bo jak nie będzie, będzie siedział cicho, no to nic z tego nie będzie. To nie dostanie tej walki. No to, to jest to, że ludzie też często zwracają uwagę na takie rzeczy, bo w ich mniemaniu ktoś przekracza granice, jednak te granice w trash talku i tak dalej już dawno zostały gdzieś przekroczone za czasów McGregora i od tamtej pory ludzie jak się otworzyli, zaczęli, że tak, w taki sposób też można działać, no to więcej z tego korzystają, no bo siła social mediów jest okrutna i jeśli któryś z zawodników tego nie rozumie, no to tak na dobrą sprawę nie rozwinie się prawdopodobnie nigdzie i nigdy. Trzeba z tego korzystać, no i tak to jest, że no, nie wszyscy muszą cię kochać, żeby było dobrze, no, więc w jakimś stopniu ja to rozumiem, że takich ruchów ktoś się podejmuje, jeśli chce coś osiągnąć tym. Jeśli ostatecznie z tego wszystkiego wyjdzie walka, to kto jest wygranym w tej sytuacji? Wiadomo. A te zarzuty o tym, że KSW chroni zawodników, wy się z tym spotykacie? Jaka jest możliwość doboru rywali na przykład? Jak to wygląda z waszej perspektywy, bo każdy z was bije się w KSW, tak? Nie wiem, wiesz, jakby ja zawsze jak dostaję jakiegoś rywala, to praktycznie u mnie zawsze jest od razu potwierdzany. No, nie było takiej sytuacji, żebym sobie przebierał w rywalach. Zawsze menadżerowi mówiłem i Wojsławowi Rysiewskiemu, że chcę jak najmocniejszego rywala dostawać. Zawsze dostawałem mocnych rywali. Teraz no, wyjątkowo dostałem Islama, gdzie ja go nie uważałem za słabego przeciwnika, no, ale wszyscy po nim jechali. No, tylko, że to już był któryś zawodnik z rzędu, z którym miałem zawalczyć, bo podczas tych przygotowań wiele osób mi wypadło i szkoda strasznie, bo bardzo liczyłem na to i chyba mogę już powiedzieć z kim, bo sam Wojsław Rysiewski o tym też powiedział, że miałem możliwość, żeby zawalczyć z Jackiem, nie z Jackiem Shorem, tylko przepraszam, z Jackiem Cartwrightem. Cartwrightem, byłym mistrzem Cage Warriors, 10-1 rekord, ostatnia walka na Contender Series przegrana o wejście do UFC. Wcześniej mój kolega Sylwek Miller walczył z nim o pas i no, tyle zabrakło tego, żeby wygrał, bo tam poszła dyskwalifikacja, która uratowała Jacka i no nie wiem, wydaje mi się, że on nie chce już z Polakami walczyć, gdzieś zgubił swoje jaja i nie chciał podjąć walki ze mną. Przez tydzień czasu wiedziałem o tym, że są rozmowy z nim, że klepną walkę, a potem nagle się dowiaduje, że jej jednak nie ma. Więc szkoda strasznie, szkoda, że Sylwek go wykastrował i od tamtej pory Jack nie może się z tym pogodzić, nie może dojść do siebie, no niestety Sylwek zmienił mu płeć i Jack nie chce do nas przyjechać walczyć. No właśnie, a jeśli załóżmy, że przedłużasz kontrakt z KSW, jak byś widział siebie teraz na następną walkę, czy z Vipa, chciałbym kogoś mocnego, chciałbym kogoś mocnego. Okej. Okay. To mi się podoba. Elegancko. A jakbyś widział zestawienie Vikwacz-Żożuła, kogo byś stawiał na faworyta? Vikwacza. No Kuba będzie się bił we wrześniu, prawda? KSW ogłosiło tę galę podczas twojej gali KSW 84. Ty wskoczyłeś teraz do tej walki dosyć szybko po twojej poprzedniej wygranej. Myślisz, że byłbyś gotowy na wrzesień, czy to już jest szaleństwo i trochę przeciągnięcie formy? Nie no, myślę, że to jest lekkie szaleństwo, ale co mogę powiedzieć, życie mamy jedno i trzeba podejmować czasami różne szalone wybory. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Tak, żeby było ciekawie, jakbym zrobił 3 walki w pół roku, z czego jeszcze mistrzowską, no to byłoby bardzo fajna historia. Zobaczymy, no nie mówię nie, to wiele czynników musiałoby się złożyć na to, żeby do tego doszło, ale no, życie jest szalone. Jak to się mówi, mistrzowski walk się nie odmawia, prawda? Coś w tym jest. To Krzysztof, co dla ciebie kolejnego w KSW? Jaki rywal? Już w nowej kategorii. Słuchajcie, ja to jestem żółciek, ja to nawet nie wiem. U mnie kogo dadzą, to ja od razu
sklepie, tak, był telefon, czy wyjdę z Glebą teraz na Narodowy miesiąc przed galą, mówię, pewnie, że tak, jasne, jestem gotowy, dawajcie. I jak będzie, to tak będzie. A jak zdrowie na ten moment, bo poznaliśmy się w MD Clinic przed wizytą u doktora Nagraby. Dokładnie, u doktora Nagraby. Jak na ten moment? No dzisiaj mam delikatną kontuzję lewej ręki, także, ale... A poza tym jest wszystko ok. No to miło słyszeć. Słuchajcie, zdrowia. Maria, a jak u ciebie? Ale u ciebie też lepiej, nie? No na tyle, że chodzę, ale jeszcze nie na tyle. Pani powiedział, poznaliśmy się w MD Clinic. Tak, ale nie na tyle dobrze, żebym na przykład mógł jeszcze dzisiaj w boksera uderzyć. Będę się boksera przyglądał. Nie, no ale myślę, że potańczyć to dzisiaj chyba potańczy. To zrobimy. Ale właśnie, zanim bokser, gadamy o zdrowiu, atmosfera wesoła, Marian Dziółkowski ma dzisiaj urodziny, także co, widzowie, duże 100 lat dla Mariana. Dziękuję Dajcie bardzo. Nam od razu suba, złóż życzenia Marianowi w komentarzach. Marian, wszystkiego najlepszego, stary. Zdrówka przede wszystkim. Wszystkiego najlepszego, nie wstawaj i bark, Marian. Zdrówka. Tak jest, Marianek. Wszystkiego najlepszego. Dla ciebie taki mały prezencik. Bardzo mi miło, dziękuję. Jest spersonalizowany specjalnie dla ciebie. Co to takiego? Pokazuj śmiało do kamer. Zaraz prezent wytłumaczymy. Myślę, że chyba nie trzeba tłumaczyć, ale bardzo mi się podoba. Jest bardzo taki klasyczny. To zapytamy Krzyśka. Wiesz, Krzysiek, czemu taki prezent akurat? Ja posłucham wytłumaczenia. Marian, mam problemy ze wstawaniem, że tak powiem. Naprawdę? Tak. Ciężko mi się wstaje. Coś ty. Ja w ogóle jestem ogólnie nocnym markiem i lubię buszować w nocy. To powiedz, o której się kładziesz spać, o której wstajesz? To jest zależne. Jeśli mam walkę, no to wtedy już muszę tak się kłaść, żeby wstawać na te treningi, ale jak nie ma walki, nie mam jakichś takich, że tak powiem, ważnych rzeczy, no to jest różnie. To nieraz wstaję o 13-14. Ja pierdzielę, mam tak, już patrzcie, moja godzina się zbliża, już senny. Ja 22 zawsze kładę się spać, 6 rano wstaję, rozruch zawsze robię. Tak, ja to tak zawsze. Spędziłem z nim miesiąc czasu w stadach, trochę poznałem jego trybu życia. Mogę nawet powiedzieć... Marian, ty się kładziesz spać, a ja wstaję. No. Mogę nawet powiedzieć historię, to kiedy jeszcze źle się prowadziłem, to jeszcze było za czasów PLMA, że przez tydzień słońca nie widziałem. Bo była to zima i byłem totalnie przestawiony. Wstawałem, kiedy już robiło się ciemno i kładłem się... Wampir. Prawie przez tydzień słońca nie widziałem. To taki był dziwny okres w moim życiu. A to dla ciebie dobry jechać do Stanów. Wtedy przestawiony jesteś. Ale obawiam się, że tam też. Ale to było kiedyś, teraz już nie doprowadzam się do takiego stanu, bo jednak... Nie pomogło. Nie pomogło. Teraz nam powiem coś więcej. Zmieniło się. No jak nie mam jakichś obowiązków, no to potrafię przeciągnąć tej 12, 13, ale ogólnie nie lubię tego stanu. Ja tak przyciągnę do 7, to już jest o. No jeszcze dziękuję Sebastianowi, bo tak poza kamerami jeszcze wręczył mi książkę. Atomowe nawyki, to też myślę, że przyda mi się. Tak, bo jeszcze dopowiemy, ale nie chcemy cię, Marian, cisnąć, że też Marian się lubi spóźnić. No jak my się widzieliśmy teraz w tym tygodniu, Marian się spóźnił 45 minut. Kiedy? Ostatnim razem, jak się widzieliśmy. To jest urodzinowy roast Mariana. To już taki ostatni roastik, o co się dzisiaj założyłeś, Sebek? No ja się dzisiaj założyłem. Ale to tak urodzinowo, Marian, z miłości. Nie ma problemu. Założyłem się o to, że jak Marian miał tutaj dzisiaj być na punkt 19, to ja będąc 19-15 i tak na 100% będę pierwszy? Będę przed Marianem. No i wygrałem ten zakład. Dopiero zaczynaliśmy od 21, więc wiedziałem, że mam ten, wiesz, ludzik jeszcze. Dokładnie, ten bufor. Zgadza się. Słuchajcie, skoro jest tak wesoło, mamy też takie smaczki w programie. Marian, może wyciągniemy kulę z pytaniami. Dobra, wyciągamy. Tak, kula leży, tak ją sobie ustawiliśmy pod stolikiem. Przestawiaj wszystko śmiało. Panowie, formuła jest bardzo prosta. Wyciągacie z kuli pytanie, odpowiadacie na nie. Oczywiście prosimy o szczerość. Pytania są z uśmiechem, niektóre są ciężkie. Zaczynam. Sebek, śmiało, tak. Ile pytań, Marian, dajemy każdemu? Jedno pytanie, dwa? Bo możemy po dwa. Tak? Po dwa? Możemy po dwa zrobić, pewnie, że tak. To może zrobimy tak, że jedno sobie wylosuje, a drugie. Bardzo proszę, oczywiście, że cyk, i potem się zamienimy. Dobra, no to Sebek zaczyna, tak? Okej. Czytaj na głos, proszę. Nie wiem, czy to widać, jak pokażę do kamery. No to w każdym razie jest napisane,
jaki sport walki jest najlepszą bazą pod MMA? Wydaje mi się, że ogólnie tak nawet nie tylko pod MMA, ale pod sam taki rozwój sylwetki i koordynacji ruchowej, jak od dziecka, to myślę, że zapasy są bardzo fajną bazą taką, żeby nauczyć, bo one są łącznikiem pomiędzy stójką i parterem, więc to jest fajna baza, do tego świetnie atletycznie zawsze przygotowani są zapaśnicy, koordynacyjnie silni, są przygotowani, tak, są tak. Strasznie silni, mają zazwyczaj też bardzo dobry tlen, potrafią szybko wszystko zrywać. No i takim zawodnikom potem, jak już mają wyrobioną bardzo dużą i dobrą koordynację ruchową, łatwiej jest też nauczyć się nowych rzeczy, więc dla mnie zapasy. No i dobrze mówić, bo też widzieliśmy w Stanach, no, praktycznie każdy zawodnik jest przeszkolony właśnie zapaśniczo. Tak, w Stanach zaczepisz kogoś na ulicy, to garnie zapasy. Nie bierze w nogi. Tak. No dobra, Krzysztof, twoje kolej, ciekaw jestem. Mi fajnie wylosowałeś. Czy prowadzę sobie social media sam? Odpisuję na wiadomości sam. Wszystko ja odpisuję. Oczywiście posty wrzuca moja żona, bo ja mam dyslekcję, także bym to pisał wszystko z błędami, jak ja bym pisał. To naturalnie by było, może wcale nie. Także ona pisze, na przykład jak zdjęcie czy coś rzuci, to ona pisze, ale ja odpisuję wszystkim kibicom, to sam odpisuję. Dlatego to długo nieraz trwa, bo zanim odpisać wszystkim to, ale staram się odpisywać. To panowie, jeszcze po jednym pytanku. Może Marian, ty wylosuj urodzinowo. Dobra. Zobaczymy, jaką masz rękę. Nie. Na ciebie. Zobaczymy, co tam będzie. To co, znowu moja kolej? No jak, dawaj. Dobra. Tu mamy tak. To już chyba coś groźniejszego. Jaką część ciała u kobiet najbardziej lubisz? O kurde. To może być całokształt, po prostu cały ten kobiecy kształt. Nie no dobra, pewnie to się nie obejdzie. Jest taki podział na dwie zazwyczaj. Tak, wiem, jest zazwyczaj to taki najbardziej popularny, tak? Mówmy wprost, cyski czy dupa, tak? Tak, dokładnie. Krzysztofowi też przekażemy to pytanie. Zobaczymy, co tam nie. Jeszcze ma. Ale to... Nie. No dobra. Wiesz co, myślę, że jednak dolna część pleców, no. Okej. Czyli jednak. Nie, a tak naprawdę to oczy. Wiadomo. Krzysztof? Stopy i sokre kiki w MMA, tak czy nie? Oczywiście, że tak, chociaż ja to tylko siła. Ale zgodziłbyś się na walkę na takich warunkach? Ty, tak wiesz, KSW, gdyby KSW mówi, że robią taką formułę właśnie. Słuchaj, zależy za ile. Wszystko, kurde, jest do dogadania, wiesz, wszystko, no... Na razie tylko KSW, mówię, na razie jest tylko KSW, tylko czysty sport, a później zobaczymy. A myślę, że z tymi stąpami też jest trochę tak, że nawet często jak są, to ludzie i tak nie potrafią z nich korzystać, bo mało osób to robi. I tak jak, nie wiem, gdzieś łokcie już powiedzmy bardziej stały się powszechne na treningach. A nie każdy bije, nie? Dokładnie. No, na treningach niby wszyscy trenują i na tarczach robią, a potem wychodzą do walki. W walce ciężko jest uderzyć. Dokładnie, tak nie potrafią uderzyć łokciem. To ta sama zasada, no, na treningu, co będziesz kopać w tarczę, ciężko to jak kolega będzie trzymać przy głowie na ziemi. To też są takie rzeczy, które ciężko wytrenować i potem ludzie rzadko z tego korzystają. Przynajmniej często widziałem takie walki, w których miały być takie rzeczy i to było jeszcze specjalnie budowane, ktoś, że będą. A ktoś krzyczał, że mają być, a później tak. Nikt nie zadał tego. Tak, dokładnie. A ta kasa, o której wspomnieliśmy, na ile jest właśnie takim faktorem, że wszedłeś w MMA, Krzysztof? To był duży czynnik? Nie oszukujmy się. No duży czynnik, przede wszystkim duży czynnik, także dlatego wszedłem. No i mówię, no i mi się bardzo podoba. To jak już mówiłem o tej kasie, to mam takie jedno... To ile zarabiasz? Nie. Bo natknąłem się na słowa Andrzeja Wasilewskiego, który powiedział coś w stylu, tak jakby trochę chciał umniejszyć bokserom. Jak to sformułować dobrze? Powiedział, że jest to tak jakby bokserzy, którzy odnieśli sukces, trochę tak jakby chciał dać do zrozumienia, że muszą się trochę poniżyć, że pod koniec kariery idą do MMA. Jakby się odniósł do tych słów? Poniżyć? No co ty, słuchaj, jakby normalnie wszystkie wypłaty były jak powinny być, wypłaty w boksie, to myślę, żeby nikt nie musiał iść do MMA, a to, że
na przykład amerykański promotor się dogada z polskim promotorem, a polski promotor dogaduje się z zawodnikiem, to jest troszeczkę inna już umowa. Okej. Okay. No i później jest tak, że ty musisz gdzieś iść coś dalej robić, bo nie zawsze jest tak, że wiesz, że masz za co żyć, nie? Także no niestety, taka prawda. Tu jak porównywać walkę, jak ja walczyłem teraz na narodowym, a porównać walkę, jak w Polsce walczyłem, nie mistrzowską, nie mistrzowską, no to jest kolosalna różnica. Ten pan Andrzej Wasilewski to chyba tak ogólnie lubi się trochę przypierdzielać do ludzi. Co? Bardzo lubi się przypierdzielać. No, nawet na Twitterze pamiętam, że do mnie też kiedyś coś przypierdzielił, tak? Chociaż w życiu go nie widziałem tak? Na oczy. Tak. Tak. No. A pamiętasz co może? Przytoczy. Nie, nie, pamiętam, że coś mi tylko pojechał na zasadzie, a kim ty jesteś tam jakąś... Tak? Kimś tam z MMA, coś takiego, nie? Ja chyba wiem, że to ten wywiad, o którym mówiłeś, Marian, ta wypowiedź brzmiała mniej więcej tak, że już pięściarze, którzy nie mają nic w tym pięściarstwie do zrobienia, idą do MMA trochę właśnie z braku jakby laku. A ile tych pięściarzy tak naprawdę idzie? Wiesz, to już by trzeba było autora pytać, prawda? Ale dokładnie. Też faktycznie nie jest jakaś bardzo duża liczba. Nie idzie, nie jest duża liczba, także wiesz. Ale mogę powiedzieć, że do mnie też się raz tam leciutko przyczepił. Tak? Tak, tak, było coś. Dalej, Maria. Kącik pokrzywdzonych. Kącik pokrzywdzonych. Po walce z Gracjanem Szadzińskim. Potem w miarę dobrze tam składałem te bokserskie techniki. I ktoś napisał, że kto wie, może Marian by coś tam mógł namieszać w polskim boksie. On napisał, że namieszać to mógłby w zupie. Śmieszne było. Pozdrawiamy. Andrzeja Wasilewskiego. To skoro jesteśmy przy pięściarstwie, kolejny smaczek, jak widzicie, za naszymi plecami jest bokser. Wiem, że na pewno Sebek uderza. My trochę gadaliśmy przed programem. Krzysiek, no ja mam nie bije. To nie mogę uderzyć, niestety. Okay, ale cię poinstruuję. Dobrze. Uderzysz najpierw pierwszy raz sama, a później ja cię. Dobra. A powiedz, jak... No na pewno biłeś boksera nie raz. Biłem. No i kiedyś. Zamykałeś szafę? Zamykałem szafę. I to nawet nie jedną zamykałem szafę. Okay. Także zamykałem razem ze Szpilą, zamykaliśmy w Władysławowie szafy, także mówię, nie jedną. Jak Szpilka będzie, to uderzy, myślisz? Bo też go zaprosimy. Dopóki nie wygra, to nie wyjdzie stąd. Zobaczycie. Będziecie tu długo siedzieć. To są, no dobra, to działa. Może od ciebie zaczniemy, co? Dobra, myślałem, pierwszy Seba raz, najpierw. Tak. Ale nie, to... najpierw ty pierwszy uderz, a później ja ci powiem. Ale to czekaj, później Seba musimy... uderzy. Bijemy w rękawicach, co ważne. Przytrzymaj, Marian. Trzymam. Ja jestem leworęczny, to sobie uderzę lewą. Mi to tak zawsze średnio szło. Wiesz co, ja lewą uderzę, bo a jak się trafię? Tak. Daję. Mańkut, tak? Mańkut, dokładnie. No ładnie. Czekajcie, teraz wyprosty w łokciu. O. Ja ostatni raz jak w boksera uderzałem, to raczej obrotówką trafiałem. Ale może nie będę tego próbować tutaj. Żeby też widzowie wiedzieli, jest próba, ale może też jeśli gość będzie niezadowolony z tej próby, można uderzyć drugi raz. Można uderzyć drugi raz. Okay. Tak, no tylko, dobra. Tylko ten pierwszy wynik się wtedy kasuje. Dobra, to lecimy z tematem. Ty, dobrze. 705. Całkiem ładnie, całkiem ładnie. Jak oceniasz? Bardzo dobrze. Nie no, serio, a nie poprawiasz? A drugie? Za, ale to zaraz później. Tak. A dobra, tak? Bo zasady są takie, że jak ktoś chce poprawić, to ten pierwszy wynik się kasuje. I chcesz? Czy jesteś zadowolony z tego? Jest okej, okay, uważam. Myślę, że mógłbym to zrobić lepiej, ale zaraz zobaczymy. Czekaj. Normalnie czuję stres. Ale jak zakłada profesjonalnie rękawice, to jest Krzysiek. O kurde, dobra, tyle to 700 przebić, nie? Dawaj. Dajesz. Bardzo ładnie. 63. Myślę, że to mogę poprawić. Nie? Niepotrzebnie to, tak ściągaliśmy. Tak. Myślę, że to mogę spróbować. Decydujesz się, tak? Myślę, że jeszcze raz spróbuję. Myślę, że jeszcze raz spróbuję. I teraz też słuchaj. Tak, przede wszystkim. Patrzcie. Jak ustawiasz się, nie? Do boksera, kurde, co on nie działa? Działa. Wrzuć piątkę. Stopy macie tak, przede wszystkim. Tak, stójce. Bo to jest do kopania.
Tak? Tak. Że kopiemy i kopiemy. Czyli co, bardziej, do boksu stawić nie możemy mieć stopy tak? przedniej tak, tylko tu. Tak. I teraz patrz, jak bijesz, czyli całe biodro ci, całe ciało ci wchodzi, to tu musi zatrzymać, bo jeżeli masz stopę tak, to nie będziesz miał całej siły tutaj, gdzie jest twój przeciwnik, tylko całą siłę będziesz miał tu, bo tu ci biodro dopiero zblokuje. Dlatego musisz delikatnie podejść tutaj, taką sobie rękę wziąć, wtedy strzelić. Dobra. No to próbujemy. Tak, w pozycji. Dawaj, dawaj, pokaż co tam masz. Oj, kurde, nie trafiłeś. Nie trafiłem totalnie. Nie trafiłeś w ogóle. No niestety, ten wynik zostaje. Tak. Wynik będzie zapisany. Ten wynik zostaje. Czekaj, ile tam było? 200, ile było? 200. 290. Myślisz, że bardziej sierpem czy prostym? Wiesz co, ja bym uderzył tak lekko, stąd. Lekko skosem, nie? I tak o, tu pociągnął. Tu. No. Aj! Poszło. Pięknie. Widziałeś lepiej. 790. Tylko jeszcze, wiesz co, ale jeszcze raz uderzysz, teraz patrz. Bo wiesz, o co chodzi? Miało być dwa razy, ale jako, że mamy Krzyśka, to godzimy się kurde, na trzeci raz. Nie działa. No tę piątkę trzeba wrzucić. I teraz patrz, troszeczkę jeszcze, wiesz co ci poszedł? Łokieć za nisko. Za poszłeś nisko, no, żeby bardziej pchnąć jeszcze. I nie pchnęłeś. Tak. A jak teraz weźmiesz całkiem prosto łokieć, poziomie. To łokieć ci przebije cały ten cios. Nie zrób tylko tak. Wiem, że to się łatwo z boku mówi, ale... Widzisz, już teraz znowu zrób... O, tak o, no. Bum. Ładnie weszło. Też weszło. Ładnie weszło. Ale chyba będzie 783. No cóż, było blisko 800. Dzięki serdecznie. Co wygrałem? To jest zamknięcie szafy. Dobra, ja chciałem tylko powiedzieć, że przed programem pięknie. Tutaj z moim menadżerem Arturem założyłem się, że jak wykręcę lepszy wynik od Krzyśka, to nie bierze ode mnie mojego procentu menadżerskiego za ostatnią walkę. A jak widać jest większy, bo Krzyk nie uderzał. Pozwólcie, że Artur, sorry. Rękawice tutaj. Dobra. No ale no, technika ma wielkie znaczenie w sporcie. Faktycznie no, w MMA to trochę inaczej czasami jest. Wygląda. Inaczej, ale wiesz, no tak jakbyś miał stopę, to nie kopniesz. Tak, tak ale naprawdę ale dobre ręką, detale robią robotę. Z ręką to jest inaczej całkiem. Są pod wrażeniem zawodnicy, z którymi trenujesz w WCA, twojej siły ciosu? To trzeba ich zapytać. Ja słyszałem, że tak, nie ukrywam. Dzwoniłem do Alberta między innymi od Zimkowskiego i mówił mi, że naprawdę, wiesz... Nie, no są tak nie przede mocno. Wszystkim jak ten... z Piotrem gadaliśmy po pierwszym na przykład sparingu, to na drugim nie mogłem w ogóle uderzać. Także miałem się bronić, to rzucali mną jak workiem treningowym, także wiesz, miałem obrony tylko robić, także no ciężko było, ale też fajnie. Żebym też się obył troszeczkę, jak ktoś mnie przerzuci, wiesz, czy suplesa, czy coś mi zrobi, wiesz, że to jest normalne, nie? I żeby wychodzić dalej. Także no fajnie, ale to wtedy wpierdziel tak dostałem, że masakra. Ale specjalnie to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Panowie Gala, KSW 86, czyli między innymi Jakub Wilkłacz, Kacper Koziorzębski, fajne nazwiska jeszcze. Kto tam, Marian, ciekawy jest? Michał Michalski Cukier chyba. Na pewno, Michał tak. Michalski, tak. Bardzo, bardzo fajna gala Strive. O, tutaj mamy zresztą, proszę bardzo, grafikę. A naciągają cię Sebek faktycznie, żebyś spróbował jednak wystartować? Pomidor? Kolejna fajna. Możemy korzystać z pomidorów. Kolejna fajna gala Strive. Tak. Format Tube. Nie, no, a propos walki z Kubą, to wydaje mi się, że coś tam jakiegoś rywala mają, ale nie jest to chyba ogłoszone i jeszcze wiele rzeczy może pozmieniać. Zobaczymy. No to życie płynie, pewnie w niedługim czasie będzie wiadomo więcej. A pytanie szybkie do ciebie. Myślałeś o przyszłości, jeśli chodzi o miejsce treningowe, czy znowu chciałbyś pojechać do Miami, do King Cliffu? No i tu pytanie też... Myślę, że tak. I tak jak też rozmawialiśmy już tam kiedyś, też się chyba wybierzemy razem w końcu do tej Tajlandii, żeby tam trochę posiedzieć. No to by też było miłe. Tak. I tam też się na pewno wybierzemy. No ja jeżdżę nie po innych klubach już
traktuję jako stały punkt moich przygotowań, bo to mnie najbardziej rozwija, bo wychodzę z tej swojej strefy. U siebie na macie ja się czuję jak w domu, tam jest bardzo dobrze, nieważne kto przyjeżdża, no to ja to zawsze się czuję po prostu dobrze. A fajnie czasem wyjechać gdzieś i wskoczyć do takiej paszczy lwa, gdzie każdy wie, kim jesteś i chcą cię dojechać, więc musisz się jeszcze bardziej postarać. A to musisz im pokazać. Dokładnie. Tak. Więc na pewno jeszcze nie jeden wyjazd mnie czeka w najbliższym czasie. A jak do tego podchodzi trener Grzegorz Jakubowski? Czy nie, zadowolony jest? Czy... Nie ma trener żadnego problemu. Trener zaczął się cieszyć z tego, że się rozwijam jeszcze bardziej i że z tego korzystam. Wiadomo, że chciałbym mieć cały czas wgląd w to wszystko, co ja robię, no ale no są takie sytuacje, że trener musi zostać, żeby pilnować klubu, żeby życie klubowe nagle nie upadło całkiem, tylko żeby cały czas gdzieś to spinał. Więc też nie zabiorę go ze sobą na przykład na miesiąc do Stanów Zjednoczonych, no ale jak jestem gdzieś na wyjeździe, to zazwyczaj jesteśmy w jakimś kontakcie, daję mu znać, co się dzieje, albo jak wracam, to mu pokazuję filmiki ze sparingów i ocenia wszystko, co tam się działo. No, często się komunikujemy, wiem, co mamy robić przed jakimiś sparingami z kimś i jakoś to dobrze się skleja. To może jeszcze skorzystam z tego, bo z pierwszej ręki, co się dzieje z Oskarem Piechotą i Łukaszem Sajewskim? Czy Łukasz Sajewski niedawno się bił, tak. Ale jak ich kariera dalej będzie trwała? No, Łukasz Sajewski jest teraz świeżo po ślubie. Okay. Także myślę, że jeszcze troszkę potrwa, zanim wróci do startów. Raczej w ostatnim czasie skupił się na czymś innym. Co do Oskara, nie jestem pewien, ale mam takie lekkie wrażenie, że chyba nie za szybko planuję wracać do MMA. Jeśli w ogóle, raczej podejrzewałbym, że wróci do startów grapplerskich. Okay. Czasami go widuję na Piranii, jak tam się pojawiam, to Oskar też cały czas robi parter, ale nie jestem pewien, czy uprawia w tym momencie stójkę bądź zapasy. U nas na sali, w sensie jeśli chodzi o Mighty Bulls, trochę czasu już go nie widziałem. No a Łukasz czasem sporadycznie jeszcze wpadał ostatnio, ale też wiadomo, że był skoncentrowany na czymś innym, więc też nie było go na sali tyle, ile podczas przygotowań powinien być. Za to wrócił Kacper Karski na gali Strive, gdzie był się z Piotrem Strusem. Teraz będzie się bił na kolejnej październikowej gali. Nie wiem, czy to śledziłeś i tutaj tak widziałem, że namignęły właśnie te dwie gale. Nowy projekt Strive Tube, a potem ta gala październikowa w Rzeszowie, duża gala. Fajna polska organizacja. Wszystko wiem. Jakby znam Kacpra, bo Kacper jest no, byłym zawodnikiem od naszego klubu. Aktualnie prowadzi swój klub w Gdyni. Jest mocnym zawodnikiem. Wrócił po przerwie do walki na Strife poprzedniej edycji. To była chyba trójka, tak? Tak jest. Na trzeciej edycji Strife'u, gdzie walczył ze Strusem. No i ku zaskoczeniu większości ludzi zawalczył bardzo ładnie i wygrał ten pojedynek. No a teraz będzie walczyć z Bartoszem Fabińskim, który no, jest gościem z niesamowitą karierą w UFC, z bardzo ciężkim stylem walki. No to zapowiada się na ciekawe starcie. Na pewno Strife jest bardzo fajny organizacyjnie. Fajny matchmaking, no tutaj wiadomo, że mój menadżer jest matchmakerem, ale tak naprawdę bez pucy do niego uważam, że fajną robotę robią. Miałem okazję być na jednej z gal, na drugiej i też mi się bardzo podobało, fajne emocje. No i kilku zawodników stamtąd już poprzechodziło też do KSW, więc jak widać Strife jest fajną furtką do tego, żeby potem dostać się na jeszcze takie bardzo topowe gale. To przejdźmy sobie do świata, już tak powoli kończąc, jeżeli chodzi o te takie pytania, podsumowania. Walka Jona Jonesa ze Stipe Miocicem, czekacie na nią? Może Marian od ciebie zacznę wyjątkowo, bo ty nie, też śledzisz mocno UFC. Oczywiście, że czekam. W ogóle zawsze czekam na walki Jona Jonesa. Dla mnie to był, gdy prowadził swoją karierę, to chyba był gość taki najlepszy w ogóle bez podziału na kategorie wagowe. I też tak trochę posypałem głowę popiołem, bo przed tą walką z Cyrilem Gane
stawiałem na Gane. Myślałem, że John Jones nie wygra tego. Przerwę, jak wróci, to nie będzie tak, John Jones. Oglądałeś, Krzysztof, śledzisz tę kategorię pół nie, Tom akurat ciężką nie, tak, i też nie pół widział, ciężką nie widział. Będzie królował John Jones. Jeszcze zobaczyłem, jak on wygląda. Myślałem, co jest, to jest forma na wagę ciężką, to tak jakoś to mnie tak no, sprawiło, że raczej nie stawiałem go w roli faworyta, a tu okazało się, że no nie, no zrobił co chciał. Miłe zaskoczenie. No. Tak, nie, tak. No, John Jones gość, to jest gość z niesamowitym talentem do sportu walki, ale niestety nie jest zbyt mocno obdarzony intelektualnie. Kiedyś był u Joe Rogana i Joe Rogan rozmawiał właśnie z Jonem Jonesem, przytoczyli przykład Tysona, którego tak lubisz, Krzysztof, że no zawsze takie talenty są troszeczkę bad boyami i niestety nie można mieć wszystkiego. Oni mają ogromny talent, są kapitalnymi jakby sportowcami i właśnie zawodnikami w ringu, ale poza nim sobie nie radzą. I że to jest taki sam case z Jonem Jonesem, bo on bardzo gdzieś tam podobnie się prowadził w pewnym momencie życia. No nie radzą, ale to właśnie zależy od psychiki swojej. To tylko od tego, tak? Bo jak coś, czegoś chcesz, to idziesz w to 100%, tak? Co ja mam powiedzieć? Kiedyś też się nie prowadziłem dobrze, ale później zrozumiałem, że to jednak nie jest ten kierunek i jeżeli chcesz coś osiągnąć, to albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo, także wybór należy do ciebie. Kiedy wracasz, Krzysztof? To już tak na koniec właśnie. Kiedy wracam? Mam nadzieję, że na koniec roku gdzieś tak. Już w tej półciężkiej, w KSW oczywiście. Tak. To ja mam jeszcze dwa pytania do Krzyśka. Czy uważasz, że nie jesteś za mało doceniany w Polsce? Czy to twoje osiągnięcia czy są proporcjonalne do rozpoznawalności? Bo zdobyłeś Mistrzostwo Świata WBO z Markiem Hukiem, który... Znaczy ja akurat nie lubię, żeby być jakoś tam bardzo rozpoznawalny, a nic mi starczy, jak jest wszystko, naprawdę jestem zadowolony. Bo tak wydaje mi się, że nie jest to do końca doceniane, bo ja może jako super na boksie się nie znam, ale Marko Huka dobrze kojarzyłem i kiedy go pokonałeś, on miał 14 raz z rzędu broni tak, pasa. Tak, on by wtedy pobił rekord Nelsona. Nelson to Anglik, który miał ten rekord 14, ma do tej pory w mojej wadze, w cruiser, mówimy tylko o cruiser, okay. 90 kg 700 gram. I on miał ten rekord, no i Hook jakby wygrał ze mną, to by pobił ten rekord. No i on miał zacząć piękną przygodę w Stanach Zjednoczonych wtedy. No jego kariera miała tam się rozwijać. Ja miałem tam pojechać jako mięso armatnie, miałem przegrać w pierwszej, drugiej rundzie, no i tak byłem brany pod uwagę. No właśnie. Potem była obrona troszeczkę ze Steve'em Cunninghamem, też bardzo dobrze znanym polskim kibicą i ta walka z Usykiem. Tak, po prostu dużo tego jest, a tak... Jestem pewny, czy proporcjonalnie do bo tego... ogólnie boks nie jest tak dobrze prowadzony. Nie jest dobrze prowadzony, nie jest dobrze medialnie rozgłoszony. Także widzisz, jak tutaj, nawet jak jechałem na waszą galę, to w radiu non stop trąbili, że jest gala, że jest coś, wiesz. Co chwilę gdzieś tam jakieś plakaty, gdzieś, wiesz, w Trójmieście, a boksie tego nie ma. No, nie ma w nie radiu, wrażenie, nie ma plakatów, że trochę tak nie jest, ma nic. Że inny jest troszeczkę case MMA, bo w MMA jednak... Bardziej łatwiej, teraz popularne się popularne to zrobiło, też jest, nie? Ale też jest tak, że trochę ludzie łatwiej wybaczają to, jeśli ktoś na przykład przegra. Bo w MMA przegraną traktuje się jako nauczkę. Że nauczkę, tak. Tak, a w boksie przegraną to już jesteś jako koniec kariery. Jesteś skreślony, jak nie daj Boże, tyle, przegrasz nie? Dwie walki w karierze, dokładnie. To już praktycznie nie, no to już wszyscy nie uważają cię za nikogo. Tak, dokładnie, tak jest. Tak jest w boksie, także jak tam masz 3 przegrane, to już kończysz karierę i idziesz do domu, bo się nie nadajesz, nie? Także to jest chore. No, to jest chore, bo na przykład... Myślę, że to bardzo ciężko, żeby tak samych zawodników, którzy są niepokonani, hodować, żeby tak, jeszcze dokładnie. Zrobić z tego ciekawe show i sprzedawać to na... Dokładnie. Z każdej strony, no, na każdym rynku, więc szkoda, że trochę, że tak jest. No, ale to się to chyba w najbliższych latach nie zmieni, także... Myślę, już może się nigdy nie zmienić, niestety. Może iść jeszcze w gorszą stronę, także... No. Jeszcze jedno pytanie, czemu nickname Sowa? Nie wiem, to no, akurat moja ciocia mnie tak nazwała. Tak? Moja ciocia, jak byłem mały, no... Oczy miałem chyba duże, okay. Czy jakoś tak, za dzieciaka i od tamtej pory tak Sowa, tak na mnie mówili, ale ogólnie już teraz tak nikt na mnie nie mówi. Mhm. Okay. To tylko ci, co mnie znali gdzieś tam z podstawówki, na z gimnazjum. Na Wikipedii to wyczytałem. Tak? tak, było. Aha. No, to oni tylko tak, Sowa, to bardziej ze szkoły tam jak gdzieś się chodziło. Panowie, to już tak na koniec. Sądzicie, że dojdzie do walki Ilona Maska z Markiem Zuckerbergiem, czy to was w ogóle nie interesuje? Nie, no mnie interesuje. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, jakby do tego doszło, bo to byłaby
na tyle duża freak fightowa walka, która by zainteresowała i zaangażowała praktycznie cały świat. No bo nie oszukujmy się, na takie walka na przykład Floyda Mayweathera z McGregorem, no to w pewnym sensie to też jest freak fight, nie? I to było coś, co interesowało dużą część globu. Tylko szkoda, że nie było w drugą stronę, właśnie jak ja mówię, w MMA. Dokładnie. Tak, nie? Tak, też tak. Powinno. Ale to by było... To by no było jest sprytne, albo, ale fajnie, dlatego bym z chęcią albo zobaczył. Albo chociaż w K1, żeby gdzieś tam mogli jeszcze coś tak, pokopać. Albo w K1, tak, albo w K1. Tam tak, tak. Kopiesz, tak. No. No. Tylko prawda jest taka, że to była na przykład taka walka, która była ciekawa dla większości ludzi na świecie, znaczy większości, dla ludzi, którzy interesują się sportem na świecie. Znaczy, no wiadomo, jest to duży odsetek. No ale Ilona Muska i Zuckerberga kojarzy praktycznie cały świat. I to nie tylko, no właśnie, nie ludzie związani ze sportem, tylko ogólnie mamy do czynienia z nimi na co dzień. No, praktycznie każdy korzysta z social mediów, każdy wie, kto jest, nie wiem, szefem Twittera. Więc to są na tyle duże persony, że na 100% zainteresowałoby to cały świat, to byłoby bardzo duże wydarzenie. Jestem ciekaw, jaki rekord pay-per-view padłby na takiej walce. Ja bym oglądał z ciekawością, zapłaciłbym za to, a w ogóle najfajniej byłoby to zobaczyć na żywo. Wiem, że to może nie byłby świetny sportowy poziom, ale... Jaja by były. Tak, byłyby jaja, ale pomyśl sobie, że to byłyby takie jaja, które jednoczą cały świat, bo wszyscy by to oglądali. Wiesz, o co chodzi? Każdy by o tym wiedział. Byś poszedł do pierwszego lepszego sklepu mięsnego i babka by wiedziała, co się dzieje. No ciekawe, co mówisz. To panowie, jedźmy, ale póki co kończymy. Dzięki za super rozmowę. Dzięki, dziękuję. Podobało bardzo. Się? Tak, będziecie bardzo, oglądać? Bardzo będziemy oglądać. Tak, cieszymy się, że mogliśmy. Że byliśmy pierwsi. Tak jest. I jak na razie tak mam jest. Rekord na bokserze. Tak jest. Nie przebije. Do następnego tygodnia jestem niepokonany. Otóż to. Dzięki wielkie. Osu. Was. Poczekaj, podkręcimy maszynę, będziesz już całkiem niepokojny.